Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ilościowych, ekonomicznych i dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie ze statystyki opisowej. Jeśli oczywiście macie jakieś konkretnie dla mnie zadania, z którymi macie problem, jak najbardziej piszcie na zadania, myślnik projekty małpa.wp.pl, ewentualnie tutaj wejdźcie na adres strony internetowej, zawsze możecie się zapoznać z zadaniami ode mnie. I dzisiaj chciałam Wam pokazać zadanie ze statystyki, gdzie należy pogrupować dane. Zobaczcie tutaj zapisane w ciągu takich wyników w postaci szeregu rozdzielczego przedziałowego i jest wariant pięciogrupowego, jak i ośmiogrupowego. Jest to od razu powiedziane z dolną granicą minus 1000, a górną 1000. Chodzi o to, że tych wyników jest sporo. Teraz konkretnie nie wiem ile, ale to zaraz policzymy. I teraz tak, żeby zabudować jakikolwiek szereg rozdzielczy przedziałowy, to w tym momencie trzeba wiedzieć, jaką rozpiętość danych my w tym momencie mamy. Czyli od końca odejmujemy początek, mówiąc bardzo prosto, a więc jeżeli już wiem, że górną wartością jest 1000, a dolną minus 1000, no to rozpiętość jest aż 2000, czyli od 1000 odejmuję minus 1000, czyli mam 2000. I teraz, jeżeli wiemy, że mam mieć 5 przedziałów, to oznacza, że rozpiętość każdego przedziału będzie się zamykała na 400. Dlaczego? No bo 2000 ma być rozbite na 5 przedziałów, czyli po 400. Teraz tak, jeżeli wiem, że początkiem pierwszego przedziału jest minus 1000, a końcem ostatniego przedziału jest 1000 na plusie i wiem, że przedziałów mam mieć 5, no to pasuje, bo od minus 1000 do minus 600, bo dodaję kolejne 400, mam liczb ile? No trzeba właśnie zliczyć. Ja znam taki sposób, że bierzemy od minus 1000 włącznie do minus 600 włącznie. Kolejny przedział jest od minus 600, ale bez minus 600, czyli od liczby ciut większej od minus 600 z minus 200 włącznie. Wy oczywiście sposób budowy przedziałów możecie mieć trochę inny. Ważne jest to, żeby rozbić o liczbę od minus 1000 do 1000 i powtarzam, u mnie zawsze było tak, od minus 1000 włącznie do minus 600 włącznie, a dla drugiego przedziału i każdego kolejnego on jest otwarty lewostronnie, a zamknięty prawostronnie, czyli z prawą liczbą włącznie. A więc jeżeli teraz rozbiliśmy sobie przedziały, czy powiedzmy rozpiętość od minus 1000 do 1000 na plusie na 5 przedziałów i każdy przedział ma tą rozpiętość, jak widzicie, 400, to w tym momencie ja z tego całego zbioru muszę wypunktować, ile jest liczb od minus 1000 do minus 600 i wpisać, że jest 5. Ja tu już wcześniej oczywiście to policzyłam, wy możecie to sobie posprawdzać. Od minus 600 do minus 200 liczb odpowiednio mi wyszło 37, że 37, nieważne o jakiej wartości konkretnie, ale między minus 600 a minus 200 takich liczb było 37. Od minus 200 do plus 200 takich liczb było 67 i tak dalej, ale generalnie liczb było aż 150. I teraz, jeżeli mamy do zbudowania szereg rozdzielczy, ale aż ośmiogrupowy, to tak samo musimy wiedzieć, jaka jest rozpiętość w danych. Jeżeli ostatnią liczbą, którą chcemy zapisać w przedziale jest 1000, a pierwszą, przepraszam, minus 1000, no to rozpiętość w danych jest oczywiście 2000. I jeżeli wiem, że tych przedziałów ma mieć 8, to oznacza, że 2000 muszę rozbić na 8 przedziałów, czyli każdy przedział będzie miał rozpiętość 250. A więc jak widzicie, mamy zapisane 8 przedziałów. Pierwszy przedział ma wartość początkową minus 1000, ostatni przedział ma wartość końcową 1000 i do każdego początka przedziału muszę w tym momencie dodać 250. Oczywiście naturalne jest to, że koniec przedziału wcześniejszego jest zarówno początkiem przedziału kolejnego. Tylko jak mówiłam, pierwszy przedział ma początek z minus 1000 włącznie do minus 750 włącznie, ale każdy przedział kolejny ma rozpiętość też 250, ale z początkiem przedziału otwartym, czyli bez tej konkretnej liczby,
a z liczbą ciut wyższą od początku przedziału, ale każdy przedział ma z koniec przedziału włącznie, czyli z tą liczbą końcową włącznie. I teraz naturalnie, jeżeli mieliśmy znowu te 150 liczb, ja muszę policzyć, ile było liczb w zakresie, nieważne i jakie miały wartości, ale że się zawierały od minus 1000 do minus 750, że takich liczb było 3. Od minus 750 do minus 500 ja wiem, że takich liczb było 4. I jeżeli podsumujemy wszystkie liczby, zgodnie powinno być jak w poprzednim przykładzie, gdzie przedziałów było 5, że liczb takich było 150. Oczywiście do takiego szeregu rozdzielczego przedziałowego, który zbudowaliśmy, czy 5-przedziałowego, czy 8-przedziałowego, oczywiście możecie zbudować histogram, czy każdy inny wykres, jaki będziecie chcieli, który będzie prezentował nam ten szereg rozdzielczy przedziałowy w sposób graficzny, ale jeżeli zadanie polega tylko na zapisie danych w postaci szeregu rozdzielczego, to na tym byśmy skończyli omawianie tego zadania. Więc jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, wejdźcie na stronę internetową zadaniaprojekty.pl, tam jest formularz kontaktowy, tam jest zakres przedmiotów, z których mogę udzielić Wam pomocy, jaki sposób udzielania pomocy, czyli zasady współpracy ze mną. Gdy będziecie się ze mną chcieli skontaktować, możecie też od razu załączyć swoje zadania na adres mailowy zadania@projekty.pl. Gdy będę miała tylko taką możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. Was bardzo serdecznie zapraszam do lajkowania, bo wtedy będę wiedziała, że te filmy mają dla Was jakieś znaczenie. Do subskrypcji jeszcze bardziej. Sami rozwiązujcie jak najwięcej przykładów. Zapoznajcie się z innymi filmami dotyczącymi statystyki opisowej, które na pewno już opublikowałam, i zaglądajcie w kolejnych dniach na mój kanał, bo staram się jak najwięcej tych filmów umieszczać, żebyśmy mieli z czego omawiać sobie zadania. I ja Was serdecznie zapraszam po prostu do nauki i życzę miłego dnia.